Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Haksu TV, a to jest materiał, w którym będę przedstawiał wszystkie swoje stare instrukcje, czyli będziemy ogólnie omawiać wszystkie zestawy, jakie zebrałem do tej pory. Oczywiście pomijając serię World War II oraz inne nowe rzeczy, które nabyłem poza tym zestawem z Rzymian i Barbarzyńców. Zapraszam! A więc zacznijmy od przede wszystkim tego, że zbiór moich instrukcji jest dosyć spory. Nie ma tu niestety wszystkich instrukcji, jednak większość się zachowała. Przynajmniej w takim znaczeniu, że większość się zachowała w takim, jakby to ująć pięknie, w pobliżu. O. Wezmę ten worek, tam odrzucę ten szeleszczący, straszny. No więc tak, to jest mój najnowszy nabytek z serii Rzymianie i Barbarzyńcy, który nabyłem w sumie dzisiaj, więc tak, w sumie go odłożę, bo to jest wieża. Jej historię już znacie, nawet dokładnie, bardzo dokładnie. I zacznijmy może od tego. To jest zestaw z łodzią Rzymian. To jest zestaw z łodzią Rzymian. Instrukcja była ta dosyć obszerna i dosyć duża. Z tego co tu widać. Widać, albo i nie widać. Tak to zrobię. Ona była dosyć czytelna. Można ją sobie tak teraz zobaczyć. Dla osób zaciekawionych będzie to jakaś ciekawostka. Co mogę powiedzieć o tym statku? Nabyłem go już dawno, dawno temu. W sumie też i inny statek nabyłem, używany, ale mi się żagle tam zaporowały, więc tak to wygląda. I ten statek jest bardzo fajny. Kiedyś go może pokażę i przy okazji zrecenzuję, bo mam go złożonego, więc czemu nie? Jak będzie Wam zależało, to zrecenzuję. Statek Rzymian Galerę. Zestaw bardzo fajny. 700 chyba klocków, o ile dobrze pamiętam, 750. Kolejnym fajnym zestawem jest Strażnica Rzymian, którą można również nabyć w Osopsie obecnie. Za trochę kolosalną cenę, ale myślę, że dla osób, które tam chcą sobie takie coś posiadać, to będą posiadały. Tak czy siak, nie będziemy mieli na to wpływu. Instrukcja również była dosyć duża, obszerna. To jest przód. Składało się to dosyć ciekawie. Tu były takie schodki z tyłu, można było sobie brać figurki, wstawiać od tyłu. Mamy rendering z każdej strony. Od góry, nie, to jest od przodu, od tyłu i od góry. Tu od tyłu były takie schodki, można było sobie tam figurki. Bardzo fajna rzecz, coś na podobę grodu barbarzyńców, tylko że to było rzymskie. To jest drabina oblężnicza, też bardzo fajny zestaw, składający się z 11 kroków jedynie. Bardzo czytelna instrukcja, stan idealny. To jest katapulta Rzymian z takim pociskiem złożonym z trzech klocków. Kolejne kroki do składania były dosyć proste. Można było sobie tutaj klocek, o, tak się budowało ten pocisk. To nie były takie kule, tylko taki klocek. Druga taka sama instrukcja. Miałem takich dwa. Instrukcja od Palmy jest dosyć pospolita. No, w dzisiejszych zestawach nawet. Tutaj mniejsza wersja, bardzo, bardzo mała wersja tego grodu Rzymian. W sumie to był rydwan. Bardzo fajny zestaw. Miałem tych rydwanów bardzo, bardzo dużo. Ze względu na to, że w tym zestawie pojawiało się coś takiego jak pelerynka, więc warto było mieć takich zestawów dużo.
można było tych Rzymian bardzo fajnie wyposażyć w pelerynki i pióropusze. Budowało się tutaj taką bramę, w sumie taki łuk. Tu zestaw, który kupiła mi moja mama, jak byłem w szpitalu. Taran, bardzo fajna sprawa. Dużo przydatnych elementów, dużo łańcuchów. No, to były chyba dwie takie palety do rozszczepienia tych łańcuszków. Bo łańcuszki były też w takich paletach robione. Nie tak jak w przypadku Lego. Tu zestaw Small Army, taki wóz upancerzony. Też bardzo fajnie się składało. To już można zobaczyć cyki, to może serii ktoś rozpozna. Może i nie. 11 kroków. Bardzo fajnie się to składało. Nawet tak lekka jeszcze się tutaj zachowała. Kolejny zestaw Small Army. Taki Jeep. Bardzo tani, bardzo przyjemny zestaw w składaniu. Tego miałem bardzo dużo. Pamiętam, że z kolegami, także z kolegą w sumie, z jednym Pawłem się... Pozdrawiam Cię, Paweł, jeżeli to oglądasz. Bawiliśmy tymi zestawami. Tutaj również mały taki zestaw Kobe Small Army. Taki Jeepek z takim karabinkiem. Również bardzo przyjemny zestaw. Kolejna palma. I to jest instrukcja, uwaga, mojego pierwszego zestawu Kobe z serii Rzymianie Barbarzyńcy. To był mój pierwszy zestaw, jaki kupiłem. Miałem dylemat, czy kupić jakiś inny, ale zdecydowałem się, że kupię ten. Naprawdę bardzo to było fajne, że tak mały zestaw mógł być tak bardzo ciekawie wykonany. Miał tyle fajnych elementów. Przede wszystkim bardzo mi się podobały te zapory. Proszę, zobaczcie. Tutaj można było zbudować takie fajne zapory. I to było bardzo fajne na swój sposób. Rendering tutaj był bardzo ciemny, z tego co widzę. I ta instrukcja jest w bardzo dobrym stanie dzięki temu. Jest bardzo czytelna i widać, że na to była narzucona jakaś poświata bardzo ładna. Bardzo fajnie, Kobi. Kolejny zestaw Small Army. To jest taki Jeep. Kupowałem te Jeepy ze względu na to, że miały bardzo fajne elementy, z których robiło się broń. I różnego rodzaju wrzutnie, tak dalej. Nieważne. To jest mój pierwszy, w sumie drugi zestaw latający, bo miałem kiedyś w dzieciństwie, byłem bardzo, bardzo, bardzo mały. Mój tata kupił mi samolot, taki myśliwiec ze Small Army. No i tutaj właśnie po kolei kroki, jak składać tenże śmigłowiec. Bardzo prosty śmigłowiec w złożeniu. Posiadał on około chyba 60 czy tam 100 klocków. 14 kroków. Całkiem fajna sprawa. Przepraszam, że się wam. Kolejny zestaw Small Army. On chyba był nawet w połączeniu z tym Jeepem razem. No i tutaj mamy taki bunkier. Budowało się. Bardzo też fajna taka konstrukcja. Miało bardzo fajnych, dużo elementów. Było takie działko, taki tutaj radar był i ta rakieta. Jak właśnie bawiliśmy się z Pawłem tymi zestawami, to bardzo fajnie to się można tam było bawić tym. Tutaj kolejna ta instrukcja tej drabiny obudowniczej. Kolejny piękny rendering takiej 40 lufowca. Zawsze to nazywałem, bo to miał 40 luf. Tutaj tego nie będę omawiał, bo kupiłem ten zestaw ze względu na pancerz, który oferował. Była to taka zbrojka do figurki chyba. No, ja na tej serii się nie znam, więc nie miałbym co opowiadać. To jest katapulta barbarzyńska. Widać, że tutaj zalane czymś było. Chyba herbatką. Instrukcja nie jest w najlepszym stanie, ale jest. Pamiętam, że mój wujek zalegał mi 7 dych. Znaczy zalegał mi, kupił ode mnie oczywiście rozbrojony pas od CKM-u i miał ode mnie kupić to za 4 dychy, ale z odsetkami sobie naliczyłem, że będzie mi wisiał 7 dych i kupiłem sobie pierwsze co za te pieniążki, jak mi oddał, to taki zestaw z barbarzyńców
bardzo fajny, bardzo fajny zestaw. Polecam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś by go dorwał, chociaż wątpię. No i oferował też takie bardzo fajne, bawialne funkcje, jak obracanie tym tą łyżką na te pociski. Można było sobie z tego strzelać. Kolejny zestaw. Dosyć mały wóz barbarzyńców. Wóz chyba kupiecki. Można było sobie tam złożyć to. Miałem takich kilka też, chyba z 6. Jak pamiętam, jak się bawiłem z Pawłem tymi zestawami, Rzymianie barbarzyńcy, on zbierał barbarzyńców, ja Rzymian, to zawsze się zamieniałem figurkami. Jak on miał Rzymian, to on mi dawał Rzymian, a jemu barbarzyńców. Kolejny zestaw. Nie jest to taka balista dosyć sporych, pokaźnych rozmiarów. To jest balista Rzymian. Tutaj w tym zestawie były chyba 2 figurki, albo 3 nawet. Bardzo fajny zestaw, bardzo fajnie się to składało. Do niedawna jeszcze miałem ten zestaw złożony. Były takie fajne klocki. Z tego względu na ten klocek kupiłem ten zestaw. Było takie fajne. Taka pocztawka do tego była. No, to jest największy zestaw w Rzymian barbarzyńców, bo to jest gród. Powiem wam, że to jest masakra ze składaniem, nawet się tego nie podejmowałem. 117 kroków, słuchajcie, masakra jakaś. Czytelność tej instrukcji jest dosyć, oceniłbym takie średnie 5 na 10. Także tutaj, akurat w przypadku tej instrukcji, to jest bardzo ciężkie. Obyś wtedy nie miał takich fajnych instrukcji dzisiaj. To jest od zestawu z łodzią. Taki port tutaj składamy do tej łodzi Rzymian. Dodatkowe 30 kroków. Bardzo fajna sprawa. Tutaj mam Wild Story instrukcje. Nie będę ich tutaj omawiać, ponieważ to są nowe zestawy. Dobrze wiecie, że to jest bardzo łatwe w nabyciu. Tutaj mamy Rydwan. I to nie byle jaki. Bo od tego grodu Rzymian. Bardzo ładny rydwan ze złotymi kołami. Bardzo podobny rydwan do tego zwierzę obleżniczej. Bardzo, bardzo. Tylko koła się różnią chyba. No i tam są takie jeszcze inne pierdółki. Kolejna palma, świnka z Minecrafta, krowa z Minecrafta. No, to jest klasyk, bo to jest instrukcja, którą mi Paweł kiedyś wydrukował, pamiętam, bo chciałem. To jest już instrukcja bardzo starego zestawu World Army, Small Army, Thunder. Słuchajcie, to są lata 2001. Armatka. Tu mam jeszcze parę ciekawostek. Moje jakieś instrukcje konstrukcji. Knights. Tu mam jakieś swoje zapiski. To są wszystko instrukcje, słuchajcie. Takiego małego gówniarza, jaki byłem tam. Nawet robiłem instrukcje do klockowej wersji gry Black and White. Pozdrowia Kumaty. To były moje texture paki do naklejki własne do figurek Rzymian Barbarzyńców, bo chciałem też jeszcze zrobić takich numidyjczyków. Tu jeszcze mam pozostałości po naklejkach. Nie wyrzucam ich, bo to jest sentyment. Tak wyglądały naklejki barbarzyńskie. Tu brakuje parę naklejek, ale to nie szkodzi. Tu naklejki barbarzyńskie, naklejki Rzymian, Knights. O, nawet jeszcze są jakieś naklejki Small Army, stare. O, naklejki Rzymian, jeszcze się mi to zachowały, dodatkowe nie zauważyłem. Puste naklejki, naklejki Knights, jak widzicie miałem parę zestawów. Small Army w lepszej jakości.
Tu barbarzyńcy, Rzymianie, barbarzyńcy. No i knajc. Jak myślicie, moja kolekcja jest mała? Nie sądzę. Instrukcji mam jeszcze dwa razy tyle. Z tych starych oczywiście mówię, tylko mam gdzieś powalone po kątach. Jeszcze mam z nowych serii sporo instrukcji, także moja kolekcja jest dosyć duża. Do tego tutaj, co jest dzisiaj, doszłyby te naklejeczki. Ale z racji tego, że... No bo nie, w sumie tu wsadzę, bo tu się nic nie stanie. Będą ładnie zabezpieczone. Także tutaj to sobie położę, tak? I powiem wam tak. Zrobiłem chyba 3 rodzaje takich naklejek. Dla Germanów, dla Numidyjczyków i dla Rzymian. Też takich innych, no. Dzisiaj nawet jestem w posiadaniu oryginalnych plików tych naklejek. Tych i barbarzyńców. Także jeżeli ktoś by chciał, to mogę też podesłać na maila albo gdzieś naklejki, jakby chciał sobie takie wydrukować do tarczy. Ktoś ma kolekcję Rzymian barbarzyńców i chciałby sobie naklejki odświeżyć, to zgłoście się do mnie, to wam udostępnię. I będziecie mogli sobie we własnym zakresie to wydrukować. Słuchajcie, no ja już będę kończył. Mam nadzieję, że się podobał ten taki krótki materiał. Sorry, jestem zaspany dzisiaj trochę i tak w sumie nie wiem, ja chyba tego nie wstawię tak prędko. Muszę się wyspać, więc tak to wygląda. Nagrałem dzisiaj chyba ze 4 filmy dla was, tak żebyście mieli do przodu. Mam nadzieję, że to docenicie łapkami w górę. A jeżeli się wam nie chce w górę, to w dół. Także chociaż będę wiedział, że zwróciłem jakąś uwagę waszą w swoją stronę. No dobra, nieważne. Także trzymajcie się, cześć, na razie i słuchajcie, jeżeli chcecie jakieś takie ciekawostki związane z moją kolekcją Kobi, to piszcie w komentarzach, albo nawet, nie wiem, nie piszcie, róbcie co chcecie, ja pewnie tak to wstawię, więc ten, ale fajnie by było poczytać komentarze, jakieś wasze opinie na temat moich filmów czy coś, no fajnie by było, gdybyście robili jakiś taki większy odzew. Dla mnie to jest zawsze jakaś motywacja do robienia kolejnych materiałów, żeby tutaj coś zaprezentować wam ciekawego. Ja wiem, może mam problemy z kamerą i może z dźwiękiem, ale jednak dla mnie tworzenie filmów to jest coś ciekawego, więc jeżeli chcecie, to mogę wam coś tworzyć. Nawet jeżeli macie jakieś własne pomysły na jakieś tam propozycje, jakieś serie czy coś, to mi mówcie. Ja jestem otwarty na propozycje, także ja już będę w sumie się z wami żegnał. Żegnam się już sobie z wami od 2 minut, więc cześć!